Szanowni Państwo, kilka lat temu, trzy lata temu niektórzy wierzyli, że emocje miną, że sprawa smoleńska, przepraszam, zostanie zapomniana. Nie została zapomniana. Nie została i nie będzie zapomniana, póki to, co jest naszym celem, to jest prawda, a więc uczczenie tych, którzy zginęli, nie zostanie przeprowadzona, póki nie będziemy mogli powiedzieć, że ta misja, której żeśmy się wspólnie podjęli, została wykonana. Ta misja, walka o prawdę, walka o oddanie hołdu tym, którzy zginęli, jest ważna sama w sobie, ale jest także ważna ze względu na inne cele, ze względu na Polskę. Tu za nami mamy plakaty, te, które wielu z nas pamięta sprzed 24 lat. I warto postawić pytanie także głównemu lokatorowi tego pałacu, czy ta Polska, którą mamy dzisiaj, to jest ta Polska, za którą wtedy głosowaliśmy. Ci starsi spośród nas. Nie. Z całą pewnością nie. Nikt z nas nie wyobrażał sobie wtedy, by Rzeczypospolita niepodległa i demokratyczna, przynajmniej w hasłach, twierdzeniach, w zapisach Konstytucji, mogła być państwem, w którym będzie triumfowało kłamstwo, w którym będzie triumfował najbardziej odrażający serwilizm wobec silniejszych, czy tych, którzy są uważani za silniejszych. Z całą pewnością nie sądziliśmy, że po prawie ćwierć wieku przyjdzie nam stawiać pytania o to, czy Polska jest rzeczywiście niepodległa. A dzisiaj stawiamy sobie takie pytania. I odpowiedź nie jest wcale jednoznaczna. Dlatego ta misja, której podjęliśmy, się powinna być kontynuowana. Powinniśmy iść dalej. Iść dalej, licząc i mając podstawę do tego, by liczyć na kolejne sukcesy, kolejne zwycięstwa. Każdy nasz krok jest krokiem ku takiej Polsce, o jaką nam chodzi. Ku takiej Polsce, która była marzeniem tych, którzy wzięli udział w wyborach przed 24 lat. W Polsce solidarnej, sprawiedliwej, niepodległej. W Polsce, która będzie żyła w prawdzie. I w Polsce, która będzie żyła w godności. Bo ta godność jest dzisiaj niestety tak często deptana. Jest deptana godność naszego państwa, naszej Rzeczypospolitej. Jest deptana godność polskich obywateli, milionów polskich obywateli. Na to zgodzić się nie można. Ci, którzy zginęli, chcieli uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu. Prezydent Rzeczypospolitej, który zginął, chciał uczcić tą pamięć, ale to była część szerszego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, którego celem była właśnie budowa takiej Polski, o której przed chwilą mówiłem. I zginęło tam wielu jego towarzyszy, wielu tych, z którymi wspólnie prowadził politykę ku takiej Polsce zmierzającej. I powtarzam, musi przyjść moment sprawiedliwości, prawdy. Musi przyjść moment, w którym kłamstwo będzie odrzucone, w którym nikt nie będzie mógł już powtarzać tego wszystkiego, co tak często słyszeliśmy w ciągu tych lat i co dzisiaj jest powtarzane jakby na nowo, od początku, z coraz większą zaciekłością.
Sam nie tak dawno, przed kilkoma dniami, dostałem dokument, tak zwaną białą księgę, odnoszącą się do bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I są tam fragmenty, które są niczym innym niż tylko powtórzeniem, w specyficzny sposób powtórzeniem tej zanodziny. Tak być nie może. Musimy przeciwko temu protestować. Musimy protestować aż do skutku. Musimy protestować w tych marszach, ale musimy także protestować we wszelkiego rodzaju innych przedsięwzięciach, które będą podejmowane. Bo ta walka, którą tutaj prowadzimy, jest częścią czegoś szerszego. Właśnie walki o sprawiedliwą, solidarną Polskę. W tej walce liczy się każdy, każde wsparcie. Każde wsparcie prowadzi nas do tego dnia, w którym będziemy mogli powiedzieć już ostatecznie, a nie tak jak 5 czerwca po wyborach. O odczytanie apelu proszę szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, Państwa obecność każdego 10 tutaj, a także na uroczystościach w całej Polsce i na świecie, organizowanych przez Kluby Gazety Polskiej, jest wielkim sukcesem społeczeństwa obywatelskiego. Polacy budzą się i tworzą potężne ruchy społeczne. Chcemy dokonywać zmian w swoim kraju i w miejscach, w których żyjemy. Nie byłoby tego przebudzenia, gdyby nie ostatnie 3 lata organizowanie uroczystości i manifestacji upamiętniających poległych w Smoleńsku, w czasie których domagaliśmy się prawdy. To właśnie tu stworzyła się kuźnia kadr wolnej Polski. Władza, która chciała ten proces zniszczyć, potem izolować, dzisiaj musi ustępować przed wolnymi Polakami. Jednocześnie te uroczystości stały się wielkimi rekolekcjami patriotycznymi i religijnymi. Uczyliśmy się cierpliwie pracować na rzecz Polski, a walka o krzyż pamięci pomogła nam docenić, jak ważny jest to symbol w życiu naszego narodu. Dzisiaj, kiedy obóz władzy rozpada się, społeczeństwo będzie musiało wkrótce wybrać nowych przedstawicieli, jesteśmy duchowo przygotowani do zmian. Warto było tu przychodzić i warto było znosić upokorzenia. Daliśmy Polsce nasz kapitał wiary w lepszą przyszłość, nadziei na sprawiedliwość i cierpliwej miłości do ojczyzny. Proszę Państwa, dzisiaj modliliśmy się w intencji osób, które w ostatnich dniach opuściły naszą wspólnotę. Chciałabym wspomnieć Wiktora Domuchowskiego, Gruzina polskiego pochodzenia. Jego przodkowie po insurekcji kościuszkowskiej zostali zesłani do Rosji. Jego ojciec po II wojnie światowej znalazł się w Gruzji. Wiktor całe swoje życie poświęcił walce o prawdę i niepodległość. W 90 roku został posłem parlamentu w Gruzji i no, nie zgadzał się na wejście Gruzji do wspólnoty niepodległych państw. Z tego powodu musiał uciekać ze swojego kraju. Schronił się w Azerbejdżanie, ale stamtąd został wyrwany, przewieziony z powrotem do Gruzji, gdzie torturowany, przesłuchiwany, został ostatecznie skazany na 14 lat więzienia. Staraniami jego żony został od 1988 roku był w Polsce, tutaj z nami. Był z nami w Polsce. I Wiktor był osobą, która bez względu na to, gdzie by go los zawiódł, to on zawsze znalazłby krakowskie przedmieście, czyli to miejsce, w którym toczy się walka o prawdę i sprawiedliwość. Kiedy 10 kwietnia 2010 roku Polska wezwała nas tutaj, Wiktor także stawił się na to wyzwanie i był z nami tutaj do końca swoich dni. Bronił z nami krzyża, modlił się, mimo że był wyznania prawosławnego, trwał z nami w modlitwie i bronił z nami krzyża. Był bardzo zrozpaczony tym barbarzyństwem o sowieckim zabarwieniu, które wdarło się tutaj
na krakowskie przedmieście, był naszym wiernym towarzyszem, wiernym druhem, wiernym przyjacielem, orędownikiem naszych spraw. Nawet jeśli jego znajomym tutaj w Polsce mogło nie wszystkim podobać się jego zaangażowanie w nasze sprawy, to był z nami do końca i bardzo Państwa proszę, abyśmy pamiętali w modlitwie o nim i abyśmy też czerpali z niego przykład takiej pięknej drogi, pięknego świadectwa życia. Wiktorze, nie żegnamy się, do zobaczenia w tym lepszym, dobrym świecie, gdzie panuje prawda i sprawiedliwość. Chciałabym też prosić Grzegorza Kutermankiewicza z Solidarnych 2010, aby wspomniał panią Barbarę Chojnacką, która była redaktorem naczelnym portalu Solidarnych 2010, a także odeszła od nas w dniach. Świętej pamięci Barbara Chojnacka odeszła od nas w symbolicznym Dniu Bożego Ciała. Była współtwórczynią, była dziennikarzem niezależnych mediów, była współtwórczynią portalu Solidarnych 2010. Jest mi ciężko mówić, bo była naszym przyjacielem, była osobą skromną, prawdziwą, odważną, małej postaci wielkiego ducha, prawdziwą patriotką. Basia przez wiele lat mieszkała w Wielkiej Brytanii, tam skończyła psychologię. W momencie, kiedy w Polsce powiał wiatr wolności, wróciła budować Polskę, bo była patriotką. Chciała pracować dla Polski i w Polsce. Ale prawdziwą jej pasją była historia. Trudno mi było w tej mierze z nią dyskutować, by nie narazić się na śmieszność. Miała olbrzymią bibliotekę książek. Po powrocie do Polski pracowała jako dyrektor domu dziecka, następnie pracowała w szkole wiejskiej, uczyła angielskiego, a następnie była wykładowcą języka angielskiego w seminarium duchownym w Warszawie. Współpracowała z niezależnymi mediami i je współtworzyła. Współpracowała z portalami niezależnymi blogpress.pl oraz pomnik.smolensk.pl. Jej zasługi dla tworzenia portalu Solidarnych 2010 są ogromne. Przez przeszło 2 lata była naszym redaktorem naczelnym. Basia należała do tych osób, które miały w sobie busolę prawdy. W momencie katastrofy smoleńskiej przychodziła pod krzyż i nie mogła zrozumieć tej niesprawiedliwości, która miała tutaj miejsce, tej nikczemności. Cierpiała przez to. W Solidarnych 2010 odgrywała rolę nie tylko redaktora naczelnego, ale też i takiej moralnej wskazówki. Udzielała nam rad, wspierała nas w ciężkich chwilach, a także, można powiedzieć, dostarczała niezwykłych materiałów, bo tak jak wspominałem, jej pasją była historia. Robiła mnóstwo wywiadów, utrwalała pamięć o powstańcach warszawskich. Niestety jej śmierć przerwała kolejne zamierzenie, którym było udokumentowanie rzezi wolnej. Basia była kochana przez nas wszystkich i ofiarowywała siebie. Była tytanem pracy, prawdziwą patriotką. Cześć jej pamięci.
tych wszystkich, którzy odeszli, ogarniemy modlitwą na zakończenie naszego apelu. Teraz jeszcze proszę o zabranie głosu Cezarego Jurkiewicza. Szanowni Państwo, zostałem poproszony jako przewodniczący zgromadzenia o pewien komunikat bardzo istotny i ważny, który chcę powiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni temu i dotknęło naszych kochanych obrońców krzyża. To są ci, którzy są tu codziennie i modlą się codziennie. Szanowni Państwo, kilka dni temu doszło do sytuacji, w której został krzyż przewrócony, został porwany różaniec, została zerwana flaga. Działo się to wszystko przy pełnej obojętności służb, zarówno służb, które są po stronie ulicy, jak i po stronie pałacu. Następnie została pobita jedna z obrońców krzyża. To wszystko miało miejsce tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili. Chcę Państwa prosić teraz, żebyśmy wspólnie, jako ludzie Kościoła, po tych wszystkich wydarzeniach śpiewali suplikacje, jako wynagrodzenie i prośbę o to, żeby Bóg odnowił to miejsce z całą mocą, bo to jest dla nas niezbędne i konieczne. I też, żebyśmy włączali się w te modlitwy, żeby obrońcy krzyża nie byli samotni, bo winniśmy im wdzięczność, bo oni czuwają każdego dnia. Proszę o to, księże, byśmy rozpoczęli w tej chwili tę modlitwę. Wynagrodzenia za bluźnierstwa przeciwko krzyżowi, przeciwko Chrystusowi, przeciwko naszej ojczyźnie katolickiej. Zaśpiewajmy suplikację. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny.